W poprzednim nagraniu mówiliśmy o autodysocjacji wody. Cząsteczki wody pod wpływem innych cząsteczek wody znajdujących się w roztworze mogą dysocjować na kationy oksoniowe i aniony wodorotlenkowe. W takim układzie dość szybko ustala się stan równowagi pomiędzy cząsteczkami wody niezdysocjowanymi a jonami powstałymi w wyniku procesu dysocjacji. W czystej wodzie, nie zawierającej ani kwasów, ani zasad, w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu atmosferycznym, zgodnie ze stechiometrią reakcji autodysocjacji, stężenie jonów oksoniowych i wodorotlenkowych jest takie samo. Co więcej, wiesz już, że wynosi ono 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. Iloczyn jonowy wody, czyli stała dysocjacji wody, wynosi 10 do minus 14 w temperaturze 25 stopni Celsjusza i ciśnieniu 1 atmosfera. Tak niska wartość iloczynu jonowego wody podpowiada nam, że woda dysocjuje w bardzo niewielkim stopniu. Stąd też tak niskie stężenie jonów oksoniowych i wodorotlenkowych powstałych w wyniku procesu dysocjacji wody. Wiemy, jakie jest stężenie jonów oksoniowych w czystej wodzie. Teraz załóżmy, że mamy przed sobą szklankę soku pomarańczowego, a stężenie jonów oksoniowych w tym soku wynosi 10 do minus 4 mol na decymetr sześcienny. Porównując stężenie jonów oksoniowych w czystej wodzie i w soku pomarańczowym, widzimy, że stężenie tych jonów jest większe w soku. Weźmy inny przykład roztworu używanego w życiu codziennym – wybielacz do tkanin. Zgodnie z danymi producenta, stężenie jonów wodorowych w wybielaczu wynosi 10 do minus 12 mol na decymetr sześcienny. Porównując tę wartość ze stężeniami kationów wodoru w poprzednich roztworach, widać, że w roztworze wybielacza stężenie jonów oksoniowych jest mniejsze niż w soku pomarańczowym oraz mniejsze niż w czystej wodzie. Gdybyśmy chcieli te roztwory umieścić na jednej skali, która będzie mówić o tym, który z roztworów jest najkwaśniejszy, czyli który z tych trzech roztworów ma największe stężenie jonów oksoniowych, kationów wodoru, to wybielacz znalazłby się gdzieś tutaj. Będzie pierwszy na skali. Czysta woda tu, a sok pomarańczowy tutaj. Sok ma najwyższe stężenie jonów oksoniowych, więc jest roztworem o odczynie najbardziej kwasowym. Potocznie mówi się, że jest najbardziej kwaśny. Jednak posługiwanie się tak na co dzień stężeniami w przypadku stężenia jonów oksoniowych w rozmaitych roztworach jest mało poręczne. Gdybyśmy zawsze mówili o stężeniu, posługiwalibyśmy się naprawdę małymi wartościami liczbowymi. Zauważ na przykład, że w reklamach nie spotkasz się z tym, że ktoś podaje ci, jakie jest stężenie jonów oksoniowych. Kiedy ktoś chce powiedzieć o tym, czy roztwór jest kwaśny, czy też nie, nie używa w tym celu pojęcia, jakim jest stężenie molowe, czyli ilość moli w danej substancji w danej objętości. Aby sobie to ułatwić, w celu określenia, czy dany roztwór jest kwaśny, czy też nie, ludzie zamiast wciąż powtarzać, jakie jest stężenie jonów oksoniowych w roztworze, zaczęli używać pojęcia pH. pH jest zależnością matematyczną od stężenia jonów oksoniowych w roztworze. pH to ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów oksoniowych. Dla uproszczenia często podaje się, że pH to ujemny logarytm ze stężenia kationów wodoru. Uwzględniając tą definicję, obliczmy pH dla czystej wody. pH równa się ujemny logarytm ze stężenia jonów oksoniowych. W przypadku czystej wody pH równa się ujemny logarytm z 10 do minus 7. Logarytm z 10 do minus 7 to minus 7. Także ujemny logarytm ze stężenia jonów oksoniowych w czystej wodzie w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi 7. Teraz wyznaczmy pH soku pomarańczowego. pH równa się ujemny logarytm z 10 do minus 4. Logarytm z 10 do minus 4 to minus 4. Ujemny logarytm ze stężenia jonów oksoniowych w soku pomarańczowym wynosi 4. I ostatni roztwór, jaki nam pozostał, to wybielacz. Stężenie jonów oksoniowych w wybielaczu wynosi 10 do minus 12. W takim razie pH wynosi 12. Roztwór o odczynie najbardziej kwasowym to ten,
który ma najwyższe stężenie jonów oksoniowych. Najbardziej kwaśny był sok pomarańczowy. Spójrz na wartość pH. Sok pomarańczowy ma najniższą wartość pH. Natomiast najmniej kwaśny roztwór to wybielacz, a jego wartość pH wynosi 12, więc jest najwyższa. Nasuwa się tutaj wniosek, iż im mniejsza wartość pH, tym bardziej kwasowy roztwór, czyli tym większe jest stężenie jonów oksoniowych w roztworze. Przenieśmy te wartości na skalę. Sok pomarańczowy ma pH równe 4. Woda ma pH równe 7. Wybielacz natomiast ma pH równe 12. Skala pH przyjmuje wartości od 1 do 14. Jeśli coś znajduje się na skali w przedziale od 1 do 7, to mówimy, że ma odczyn kwasowy. Na przykład sok pomarańczowy na skali będzie tutaj, więc na pewno ma odczyn kwasowy. Jeśli roztwór znajdowałby się dokładnie na 7 w skali pH, tak jak czysta woda, to mówimy, że ma odczyn obojętny. Natomiast jeśli coś znalazłoby się na skali w przedziale między 7 a 14, to mówimy, że ma odczyn zasadowy. W tym przedziale znajduje się roztwór wybielacza. Ma on odczyn zasadowy. Pamiętaj, że skala pH jest skalą logarytmiczną. Dokładnie, jest to skala z ujemnego logarytmu ze stężenia kationów wodoru. Więc wraz ze wzrostem wartości pH, kiedy przemieszczamy się po skali w prawo, spada stężenie jonów oksoniowych. Im większa wartość pH, tym mniejsze stężenie kationów wodoru, czyli tym mniej kwasowy roztwór.